Eurowizja 2023 TVP ogłosiło kandydatów preselekcji. Esse znane nazwiska. 67. Konkurs piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 9, 11, 13 maja. Wyjątkowo impreza zostanie zorganizowana nie w kraju, który triumfował 12 miesięcy wcześniej, a w kraju reprezentanta, który zajął 2 miejsce. Wszystko w związku z toczona się w Ukrainie wojna. Choć fani wydarzenia poznali już wielu kandydatów, którzy zaprezentuje swoje show na scenie w Liverpoolu, nadal nie wiadomo, kto wyleci do Anglii z Polski. Wiadomo natomiast, kto powalczy o taki zaszczyt. Podczas środowego wydania Pytania na Śniadanie Marta Surnik wyjawiła, kogo specjalna komisja wybrała, by stanął do walki w polskich preselekcjach do Eurowizji. W szczęśliwej dziesiątce znaleźli się Achlena z piosenka Boty, Blanka z piosenka Solo, Dominik Dudek z piosenka Begot, Feliver z piosenka Never Bas Gdown, Jan Majewski z piosenka Champion, Maja Chyzy z piosenka Never Hide, Jan z piosenka Gladiator, Natasza Urbanska z piosenka Lift Up, Alicja Szymplińska z piosenka New Home oraz Kuba Szmajkowski z piosenka Judme. Jak zapewne niektórzy widzą, wiele osób to nazwiska z pierwszych stron gazet, ba. Esse to osoby, które już startowały w polskich preselekcjach do Eurowizji: Alicja Szymplińska, Maja Chyzy, Natasza Urbanska, Kuba Szmajkowski. Jak myślicie, kto tym razem powalczy o sławę na oczach milionów widzów z całej Europy? O tym, kto wygra, przekonamy się już 26 lutego. Warto nadmienić, że niektóre z powyższych piosenek jeszcze nie zostały opublikowane, artyści zrobią to na dniach, ponieważ o tym, że awansowali do preselekcyjnego konkursu, dowiedzieli się również dzisiaj, oglądając Pytanie na Śniadanie.